kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Marta. Cześć. I dzisiaj będziemy rywalizować w kuchni i zobaczymy, która z nas lepiej odwzoruje Twistera z KFC. Lubisz Twistera? Bardziej Zingera lubię zjeść, ale tak jak przejem się Zingerem, to wtedy lubię sobie zjeść czasami Twistera. Chociaż taka odmiana tak, jest, tak, chociaż w KFC bywam rzadko. Szczerze? Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio byłam. Ja też. Z Maxem raz na odcinku ostatnio, bo nagrywał, że je przez tydzień KFC, a wcześniej to chyba z pół roku nie byłam. No ja tak samo, jak nie rok, bo jakoś tak nie wiem. Dobrze się złożyło, że ten odcinek przyszedł, bo od kilku dni tak za mną chodzi KFC. Tak? Że no, no widzisz, dobrze się złożyło. Idealna okazja. Widzowie, wy subskrybujcie kanał, żeby tam co z każdym filmem, zostawcie łapeczkę w górę i my od razu przechodzimy do robienia. Większość potrzebnych składników mamy wyłożonych na blacie. Oprócz tego używamy rzeczy, które mam już w domu, czyli płatki kukurydziane, mąkę i tak dalej. Bez sensu było to kupować, jak mam to w domu, po prostu. No i co? Zaczynamy. Ja zaczynam od krojenia warzywek. One będą już gotowe i wtedy po prostu zrobię mięso i nie będzie stygło, jak będę kroić warzywa. Nie popubuj po mnie. Ale ja sobie przygotuję mięsko, postawię sobie je z boku, przygotuję sobie warzywkę, wtedy sobie usmażę mięsko. Wszystko będę miała gotowe, a ty będziesz musiała jeszcze przygotować mięso i ja będę miała prawie wszystko gotowe. W Twisterze pomidor jest pokrojony na kosteczkę. Też tak musimy zrobić. Starczy ci pół pomidora? No chyba tak. To może nie będziemy otwierać drugiego, tylko po prostu dam ci mój, wymienimy się. Patrz, moje mięso już jest gotowe. Ej, no fajnie. Ja nie pamiętam, czy tam jest sałata pokrojona, czy nie. Dawno nie jadłam Twistera, nie pamiętam. Ten odcinek jest nagrywany bardzo dużo w przód, ze względu na nasz wyjazd, na którym w sumie już chyba jesteśmy. Jak wy to oglądacie, to my już jesteśmy w Stanach. Ja nakroiłam tyle tej sałaty, że to mi starczy chyba na 4 Twistery. Nie lubię kroić Twistera. On jest dla mnie taki śliski. Jak mam to wszystko gotowe, to chyba zajmę się teraz sosem. I teraz tak, co ja do tego sosu potrzebuję? Muszę spojrzeć na mój przepis z TikToka, bo ja widzę, znalazłam na TikToku przepis. Majonez, pieprz i trochę soku z cytryny. Chyba tyle starczy na jedno. Nie wiem, czemu wyciągnęłam wagę, jak tak tego nie zważyłam, tylko po prostu wzięłam łyżkę jedną. Nieważne, Ola, nieważne. Dobra, dodajemy pieprz. Teraz sobie uświadomiłam, że ja też chciałam robić sos, ale ja muszę zrobić jeszcze panierkę do niego, kurczaka. No, panierka jest ważna tutaj w KFC. Ja tak szczerze to nie pamiętam, jak powinien smakować sos z KFC. On jest taki majonezowy, ale taki nie do końca majonezowy. Ja w jednym przepisie gdzieś widziałam, że do majonezu jeszcze ktoś dodawał śmietany, ale nie wiem, czy to by było zbliżone bardziej. Słabo to przypomina sos z KFC. No chyba tak, tak szczerze. Ale bardziej to przypomina po prostu wymiary z pieprzem. Ale rzeczywiście, no jak patrzyłam na różne przepisy na TikToku i na Instagramie i w ogóle jakby po prostu w internecie, to większość było po prostu majonez i cytryna. Nie, może to jest kwestia majonezu, bo winiary ma bardzo taki intensywny i specyficzny smak. Ma w przepisie ostrą paprykę i tutaj. Dobra, niech będzie. Najwyżej nam wypali. Najwyżej. Ja już mam sos, mam warzywka i teraz biorę się za mięsko. Wiesz co, najgorsze jest to, że ja nie mam tam dokładnych proporcji i tak wsypałam na oko i nie wiem, czy to będzie dobre. To jest ogólnie najgorsze w tych przepisach, że często jest tak, że nie dają proporcji. Nie. Jak oglądasz jakiś przepis na TikToku, to jesteś w stanie mniej więcej się domyślić, jakie mają być proporcje. No bo nie? Widzisz na przykład po łyżeczce czy po szklance. Ale ogólnie ty, jak masz taki przepis, to nie jesteś w stanie stwierdzić. No, znaczy było napisane, że dodać na przykład łyżkę mleka, ale już na przykład pieprz, sól i tak dalej, to już nie było napisane, nie? Poznanie. Więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Wyjdzie coś pysznego na pewno. Naszym testerem dzisiaj będzie Maksiu. Ze względu na to, że Maksiu, tak jak już wspominałam, nagrywał ostatnio odcinek, że jadł przez 7 dni jedzenie z KFC. I on dokładnie pewnie wie, jak smakuje Twister. Więc on po prostu przyjdzie i posmakuje, który jest lepszy i nie będzie widział, który jest kogo. Po prostu stanie, dostanie 3 Twistery i będzie musiał powiedzieć, który jest najlepszy. I wybierze ten z KFC. O, bo powie, że któryś z naszych jest z KFC. Możliwe, no. Dobra. Jedna część panierki gotowa. Ładnie to pachnie. Pachnie po ale intensywnie. O. Dobra, ja już mam mięsko gotowe, teraz też się biorę po prostu za panierkę. No i właśnie też w tym, co teraz robię, też nie ma proporcji, więc ja to robię po prostu na oko. Z tego co kojarzę, to w Twisterze chyba są 2 kotlety. Tak mi się wydaje. Tak samo w McWrapie są 2 chyba. No zależy, bo jak mają mniejsze, to pewnie dają więcej, nie? Ja dam 2. Albo przygotuję 3, jakby jedno się spaliło. Dobra, więcej nie będę tego dodawać, bo to chyba pan to rozproporcjonować. Dobra, teraz ja muszę posolić moje mięsko,
popieprzyć je. Dać czosnek i paprykę ostrą. Teraz będę rozgniatać płatki do panierki. To jest dobry sposób. Ja bym wzięła na przykład woreczek i bym rozgniatała. No tak, ale to jest mądrzejszy sposób, Marta. Dzięki za pomoc. O, ja nie jestem taka głupia, na to wygląda. No nie. To jest ciężkie, ci tylko przypominam. Teraz to przesypujemy tu. I to wymieszamy. Mi się wydaje, że tej panierki aż tak nie uda nam się odwzorować. Wydaje mi się też, że się nie uda odwzorować, że mimo wszystko ona jest dosyć specyficzna, nie? Już mamy wszystko gotowe, jeszcze muszę się zająć sałatą i sosem. Czyli jestem trochę w plecy. Trochę tak, bo ja już robię tutaj mięso, przyprawiam, panierkę przyprawiam i zaraz będę smażyć. Mięsko jest gotowe, teraz zabieram się za płatki. Wrzucam płatki też do moździerzy, żeby je roznieść. I do nich dodaję te same przyprawy, które dodawałam na mięso. Czyli sól, pieprz, paprykę i czosnek. To jest inny trochę przepis niż ty. I gnieciemy wszystko razem. Co za dźwięki przyjemne. Kroimy sałatę. Płatki są gotowe i one są takie fajne z przyprawą, więc ta panierka też będzie taka pikantna, bo panierka w KFC jest pikantna. W moim przepisie nie było podane, żeby używać mąki, ale ja użyję, bo wydaje mi się, że tak będzie lepiej. A ja właśnie doczytałam w moim przepisie, że po pokrojeniu kawałków kurczaka miałam jeszcze je posolić, popieprzyć i przyprawić przyprawę do kurczaka. Także zrobimy to teraz. Także mój kurczak będzie w przyprawach, w soli, w pieprzu, jeszcze w tym i w tym. Ach, to jedyna, co za mieszanka. W moim przepisie pan używał tylko białka, nie używał żółtka. Nie wiem, czy to robi różnicę, czy dodać żółtko czy białko. Nie, wydaje mi się, że jak dodam żółtko, to będzie też ok. Rozbełtną sobie jajko. I w sumie mam wszystko gotowe. Jedynie co zostało, to włożyć kurczaka w panierkę, usmażyć i przygotować tortillę. Ej, ale tak jak patrzę na to, to wygląda bardzo smacznie i chciałabym to już zjeść. Jest jak jest. Sosik gotowy, wszystko gotowe? Ja mojego kurczaka smażę na patelni. Ja bo tak w sumie było w przepisie. Ja usmażę na głębokim oleju, bo też mam tak w przepisie. W sumie... Trochę się boję tego, bo boję się, że to mi nie wyjdzie, ale jak tak jest w przepisie, no to KFC tak jest. No, na pewno tak. No, na pewno tak. Dobra, nie będę już zmieniać, zostawię już na patelni. Teraz tak, trzeba przygotować mięsko, nie? Najpierw obtaczamy kurczaka w mące, potem w jaju. I teraz dodajemy to do płatków. Kurczę, tak słabo jest to pokryte. Chyba zrobię jeszcze jedną warstwę. Wrzucę do jajka jeszcze raz, żeby to, wiecie, było takie mega chrupiące. I jeszcze raz do płatków. Uuu, ale to dobrze wygląda teraz. U mnie schemat jest trochę inny, bo najpierw maczam w mące, potem w jajku i potem znowu w mące. Jest napisane, że wtedy kurczak jest chrupiący. Bardziej chrupiący niż mi to chyba nie będzie. Patrz, jak wygląda. Jestem ciekawa, jak będzie smakować przez to, że ma tyle przypraw. Aż no myślę, że w jajku są przyprawy, tam to, wszędzie są przyprawy, nie? Znowu w mące. Jestem tak głodna. No nieważne, czy to będzie podobno do KFC, czy nie, ja po prostu wszystko wiem, bo jestem tak głodna. Dodajemy kurczaka i czekam, aż się usmaży. Czy wy możecie dawać znać w komentarzu, co chcielibyście, żebyśmy odwzorowali w kolejnych odcinkach. Myślisz, że to już? No myślę, że to już. Jezus, ja się stresuję. Ale to będzie tłuste. No. Nie, no nie powinni się skleić chyba, co? Nie no, to nie są pierogi. Pierog już nie bywa, słuchaj. I Marta jeszcze zazdrosna od tego swojego kurczaka. Za dobrze ci wyszło. No ta-da! To wygląda jak kurczak z KFC. Prawie identycznie. No i dupa, przegrałam dwie stówy. No może być jeszcze niedobry w smaku. Ola, co niedobry w smaku, ty? Nie no, twoje wygląda perfekcyjnie ogólnie. To wygląda za dobrze! Kurde, ja to jestem dobra. Trochę za mocno kary. No, takim indyjskim żartem. W moim przepisie był jeszcze ketchup, ale mi się nie kojarzy, żeby był to, że był ketchup. Nie, chyba nie ma. I dlatego nie zrezygnowałam z niego. Dobra, Marta, chcesz ty?
Ja już tu zdobię moje dzieło. Mój placek też już jest ready. Kurczaczek. Jeden, drugi, trzeci. Opa! Ja nakładam sos na dół i jeszcze na górę. Teraz dajemy pomidorka. Ja już kończę, tu sosik nakładam. Tutaj jest prawdziwy twister i tak szczerze, to nasze wyglądają zupełnie inaczej. Ale on jest zgrzewany później, zobacz. On jest zgrzewany później. Dawaj zgrzewarkę. Widać, że jest przypieczony w sensie i jest dwa razy mniejszy niż nasz. No jest mniejszy. Znaczy mój jeszcze jest okej, ale twój ty tak tyle tam napchałaś. Ja chciałam od serca dać wszystkim, żeby się najedli. Ale zobaczymy jak smak. No właśnie, zobaczymy kto wygra smakiem. Dobra widzowie, czekamy na Maxa, aż przyjedzie. I wtedy testujemy. Jest już z nami Maksiu. Witam serdecznie. Tutaj widzę pyszności same. Lepiej, że tylko gryza. Nie, człowieku, jeszcze nic nie jadłem. Jeden to jest twister. Czy to ten? Nie. No i jeden jest Marty, jeden jest mój. Więc po prostu posmakuj, powiedz, który jest lepszy. My też z Martą posmakujemy i no. Twister jest za suchy ogólnie, oryginalny. Ogólnie w KFC wszystko jest suche. No, jakby mało sosu. No mało jest sosu tutaj w środku. Zawsze tak jest. Ten, ale jaki piękny w środku, jaka panierka na kurczaku. Pomidorek, sałata, sosik widocznie, nie tak jak tutaj. Pachnie jak taka tortilla domowa, jak moja mama robiła. Ale ktoś panierkę tu rozwalił. Ojej. Zobaczcie, jaka panierka jest gruba. Nie czujesz mięsa, czujesz panierkę. Za bardzo się przebija mięso i panierka. Dużo za bardzo, jest męczące do jedzenia. No tu kurczak moim zdaniem wygląda lepiej na przykład. Dużo lepiej wygląda kurczak. Ten jest taki tłusty, jakby ktoś go zalał olejem. A tutaj ten kurczak jest taki ładny, taki złoty. I tu mięso jest dużo bardziej soczyste. Panierki nie ma dużo, jest tak idealnie, tylko że obtacza właśnie kurczaka. To który bardziej przypomina? KFC? Lepszy jest ten w smaku i jest lepiej odwzorowany. Gratulacje Marta. Marta wygrała. Serio? No. To mój. Nie, Marty jest naprawdę dobry. Nie, trochę za bardzo, za dużo kary jest, ale jest ogólnie dobre. No to teraz zobaczymy, co tu powiesz. Tutaj faktycznie tak chrupią na panierka, za dużo go obtoczyłeś, mogłaś go zostawić na raz. Za tego kurczaka, dobrze. To wygląda się. Najlepsza panierka, jaką ja tą w życiu. Jest dobra. Ale przesadziłaś z ilością. Nie no, Marta wygrywa zdecydowanie. No. Tak, przepis na Marty, twistera macie w opisie. Zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Ale zaraz ci dam pieniążki, tylko... No. No. Pa, pa.